cośkolwiek powiedzieć po meczu. Na pewno troszeczkę w tej pierwszej połowie źle zaczęliśmy, źle rozbijaliśmy ich atak i oni wyszli na prowadzenie, a później już ciężko było. Doszliśmy ich na bodajże dwa punkty, ale nie daliśmy rady już później w czwartej kwarcie. No właśnie, ten moment 66-68, czego tam potem zabrakło, kiedy goniliśmy drużynę Anwilu? Ciężko powiedzieć, to musimy na spokojnie zobaczyć na wideo, zanalizować wszystko i na pewno to zrobimy. I zobaczymy, nie? Jak to będzie dalej. Myślę, że na pewno tutaj trenerzy zobaczą na wideo, co źle zrobiliśmy, przede wszystkim w tej pierwszej połowie. No, też troszeczkę sił może nam brakło w czwartej kwarcie, bo naprawdę dużo straciliśmy energii na to, żeby ich dojść, ale Anwil grał spokojnie przez cały czas i do tego jeszcze nie trafialiśmy rzutów. Dzisiaj mieliśmy dużo otwartych rzutów, nie trafiliśmy rzutów, które normalnie trafiamy i na pewno to też była przyczyna, czemu niestety dzisiaj przegraliśmy. Przespaliśmy kompletnie pierwszą połowę, później w drugiej się trochę obudziliśmy, goniliśmy, doszliśmy rywala, ale tak jak powiedziałeś, przespaliśmy tą drugą połowę i z takim zespołem jak Anwil trzeba od początku nie pozwolić im narzucić własnego rytmu, ich gry, ich stylu, tylko pokazać, że to jest nasza hala, nasz dom, a tego nam trochę zabrakło w pierwszej połowie. Później gonimy i w tym momencie dochodzimy na dwa punkty do Anwilu. To kosztuje na pewno mnóstwo sił i tam były dwie, trzy takie akcje, żeby przełamać ten wynik. Tak, dokładnie jak mówisz, taka pogoń kosztuje mnóstwo sił z tak silnym zespołem. Doszliśmy na dwa punkty, mogliśmy przełamać, nie udało się. Trudno, nie wiem.